Cześć, z tej strony mówi Zielu. Witam Was bardzo serdecznie w 14 odcinku Filozofa na Prawie. Nagrywam to jeszcze raz, bo poprzednia wersja mi się nie podobała. Punktem wyjścia mojej historii jest to, że wczoraj rozmawiałem z osobą, która dała spostrzeżenie, które było to, które dosyć często słyszałem. Otóż kwestia dotyczyła tego, co robiliśmy danego dnia. No i ja tam mówiłem, że coś tam obejrzałem sobie, coś tam sobie pograłem, coś tam sobie poprzechodziłem, na rowerze się przejechałem. Z kimś tam porozmawiałem, jakieś inne plany i tak dalej, i tak dalej. I zapytałem drugą stronę, co ona zrobiła. I ta druga strona stwierdziła, Boże, jak ty na to wszystko znajdujesz czas? Ja dzisiaj byłam tylko, co powiedzieli tam chyba do 17 na wykładach. Potem się spotkałem z koleżanką. Pogadałyśmy jakieś tam sprawy, nawet nie wiem jakie dokładnie. Zresztą nie powinno mnie to obchodzić. Wróciłam do domu i chcę zrobić coś produktywnego, bo nic dzisiaj produktywnego przez cały dzień nie robiłam. Ja miałem takie, jak to nic produktywnego? Być cały dzień na wykładach, potem ten, rozmawiać tutaj z tą drugą osobą, jak to nie jest produktywne? Miałem taki ząk, nie? Jest to dla mnie bardzo dziwne myślenie o tej produktywności. No i tak zacząłem się na tym zastanawiać, stwierdziłem, że możemy o tym porozmawiać. Czyli pytanie, dlaczego ja zawsze mam czas? Dlaczego zawsze znajduję czas? I czy to faktycznie jest tak, że ja wydajnie wykorzystuję ten czas? Bo może są osoby, które mają wobec tego wątpliwości. Może takie, które mnie znają osobiście albo coś innego. Dobrze, więc może zacznijmy od podstaw. Zacznijmy od pracy. Od samej pracy. Jak pewnie wiecie, bo często o tym mówiłem, Grecy mieli... Może jeszcze inaczej. My jako Polacy mamy często powiedzenie, żadna praca nie hańbi, praca uszlachetnia. Przypisujemy sobie to, że jesteśmy pracowici, trzeba być pracowitym, trzeba jak najwięcej pracować i mieliśmy nawet jeszcze takie pozostałości w PRL-u, przodownik pracy, docenialiśmy tych, którzy byli najbardziej wydajni. Najwięcej, nie wiem, śrubek podkręcali, czy coś takiego. Taki synonim tego, że praca jest czymś dobrym, czymś pożądanym, w nas siedzi. Ale dla Greków już nie siedziała. Starożytnych Greków. Starożytni Grecy mieli takie dwie sfery. Sferę publiczną, agora, i sferę prywatną. Mikos. Chyba sfera mikos się nazywa, a nauka się nazywa ekonomikos. Czyli nauka o zarządzaniu tym tam w domie, majątku domowym. Stąd jest nauka ekonomia, nie? Dlatego się wszyscy śmieją, że ekonomia z nauki o tym, jak zarządzać sam domek, nagle się przyrodziła, że zarządzanie całym światem. Ekonomia całego świata jest ten, niesamowite, jak się rozrosła. Zyskała na znaczeniu. Ale mniejsza o to, istotne jest to, że Grecy rozgraniczali to, co jest istotne dla tej sfery publicznej, a co jest dla sfery tej prywatnej. I na tej zasadzie na przykład uprawianie miłości między kobietą i mężczyzną było w sferze oikos się nazywało. Oikos, czyli tej sferze domowej. Natomiast, ponieważ wynikało to z... Grecy do tego podchodzili nie na zasadzie takiej miłości, tak jak my podchodzimy, tylko podchodzili na zasadzie konieczności. Jeżeli chcemy, żeby przedłużyć pokolenie, pojawiły się kolejne pokolenia dzieci, no to musi być między mężczyzną i kobietą, nie ma ku temu ten... Tyle, nie? Oczywiście to nie jest tak, że nie było czegoś takiego jak te romantyczni kochankowie między mężczyzną a kobietą, ale bardziej Grecy woleli jednak tą miłość między mężczyzną a mężczyzną ze względu na... to byśmy się musieli dłużej rozwodzić. Musielibyśmy zahaczyć liczby idealne, liczby nieidealne. Arystofanesa, ucztę, postać Arystofanesa, jego wypowiedź. Nie będziemy się w to bawić. Istotne jest to, że Grecy patrzyli bardziej przychylniej na... homoseksualizm ze względu na to, że to nie było z tego dzieci, w związku z tego to było wyrażenie woli, czyli to było niewymuszone. I tak samo podchodzili też do pracy. Praca była uznawana za konieczna do tego, żeby przeżyć, w związku z tym, jeżeli nie muszę pracować, no to jestem gość, to jestem super, mogę się oddawać temu, co jest tylko możliwe. No i dlatego Grecy utrzymywali tą pracę w tej sferze oikos, jak to już ładnie powiedziałem. Nie mikos, tylko oikos, nie wiem skąd mi się to wzięło. No, jak to rozbijałem na atomy. Więc takie mamy podejście. I dużo osób zauważyłem, nawet gdyby mogło sobie nie pozwolić na to, żeby pracować, i tak pracuje, tak tutaj patrząc na tych moich współstudentów, nie? I pracuję generalnie chyba tylko po to, żeby móc narzekać na to, że pracuję i narzekać na to, jak są traktowani.
Albo jeszcze inaczej, to taki prawdziwy przypadek. Była jedna znajoma, która miała bardzo dobrą pracę. Znaczy bardzo dobrą, sensowną pracę dla studenta. Nie musiała tam za wiele robić. Generalnie tam tylko przychodziła, miała wygodne godziny. Pieniądze nie były jakieś bardzo duże, ale były. No i koniecznie chciała pójść do pewnej sieci fast food, nie powiem wam jakiej. No i tam ja miałem kolegę, który tam kiedyś pracował, mówił, że to nie jest dobra robota, jeżeli chcesz się rozwijać na studiach takich bardzo wymagających, bo tam bardzo cisną po pracowniku, bo chcą go maksymalnie wykorzystać, co nie jest dziwne. No ale ona koniecznie chciała, ta osoba, która była mi znajomą, ze względu na to, że no, były lepsze pieniądze. No i bardzo szybko się przejechała. I były zniżki na jakieś tam te, nie wiem, na coś tam, co to. No, te bonifikarty, no. Ale to bonifikarty mówię w znaczeniu ogólnym, to nie był konkretnie McDonald's. W każdym razie tam dla tych zniżek, no, i większe pieniądze. I potem i tak chyba szukała czegoś innego, nawet nie wiem, jak się jej potem drogi kariery potoczyły, nie? Ale to wam zostawiam jako taką ciekawostkę. Ale był taki pęd, była taka potrzeba, była w stanie być po prostu ten. Była w stanie się po prostu. Miała możliwość tego, żeby się skupić na nauce, że ktoś inny jej pomoże, ale i tak nie. Trzeba być samodzielnym, trzeba być niezależnym, trzeba pracować, bo praca uniezależnia i praca jest ten, bardzo ważna. I zauważyłem, że jest właśnie taka tendencja romantyzowania pracy w naszym narodzie. Jest nawet u młodzieży, to jest. No, może bym powiedział trochę nieintuicyjne. Więc tak, mamy ten pęd ku pracy, żeby to robić i tak, nawet jeżeli ktoś ma warunki, to tego nie wykorzystuje. I są nawet takie absurdalne sytuacje, że kiedyś się kłóciłem z inną koleżanką, jak mi wygarnęła, że no bo ty się tylko uczysz, nie pracujesz. Ja, no i co w związku z tym? No to ty nie wiesz, jak coś tam jest. Ja miałem. No ale to moment, to ty uważasz, że ty w hierarchii wartościowania siebie stoisz wyżej nade mną, ze względu na to, że ty pracujesz, musisz zasuwać, żeby móc się utrzymać, a ja mam to szczęście, że mogę się w całości poświęcić nauce. Ty nic nie rozumiesz. Zawsze tak się kończą takie rozmowy. Ale tak to wygląda. Nie możemy odrzucać innych osób ze względu na to, że nie pracują. Mają osoby, które im zagwarantowały, które były na tyle światłe, które są na tyle dobre, że wzięły na sobie trud utrzymania tych osób, nie? Bo liczą też na pewno na to, że dzięki temu, że będę mógł się skoncentrować w całości na nauce, to ja się rozwinę. I dzięki temu w przyszłości to jakoś zaprezentuję tym, że będę wartościową osobą i że też pod tym względem ta wartościowość będzie doceniona. Pewnie również pod kątem tym materialnym, no nie oszukujmy się. Tylko, że no, jeżeli to mam, no to już trzeba to wykorzystywać. No. Po prostu. Nie widzę sensu, że są osoby, które nawet są w podobnej sytuacji do mojej, a i tak cały czas zasuwają do pracy, cały czas tam zasuwają, dodatkowo się zamęczają, żeby mieć jakiekolwiek jeszcze swoje pieniądze. Zamiast uczyć się gospodarować tym, co mają. To jest moja najlepsza rada dla każdego z was. Nauczcie się grać tym, co macie. To jest mądrość z niczego, że tylko głupiec chce rzucać kośćmi w nieskończoność. Mędrzec gra tym, co ma, tym, co mu wypadło. Mogło wypaść wyżej, mogło wypaść niżej, trudno, gram tym, co mam. W pokerze jest dokładnie tak samo. W pokerze nie gracie tą talią kart, którą chcielibyście, żeby wam doszła, tylko gracie tym, co macie. Dlatego ja na marginesie bardzo lubię gry, które polegają na tym, że zarządzam tym, co już mam. Że nie zdobywam jakichś dodatkowych dóbr, nie wbijam kolejnych cyferek, tylko muszę efektywnie zarządzać tym, co mam i na przykład wyciągnąć jak najwięcej. Dlatego lubię FTL-a, gdzie to była ta gra ze statkiem kosmicznym, na której z moich starych materiałów możecie ją widzieć. Albo ten Shotgun King z tymi szochami, też jest fajny. Bardzo lubię te motywy, żeby zarządzać tą, że na przykład jesteś bardziej w straconej pozycji, znaczy jesteś na straconej pozycji i musisz kreatywnie zarządzać tym, co macie. Znaleźć dla tego jakieś zastosowanie, żeby wyjść z pozoru takich sytuacji, które są nie do wyjścia, są nie do wrócenia. No, po drugie, więcej jeszcze można podać, bo tu zamknąłem myśl. Dalszym mitem, który jest, to jest mit 1000 godzin. To była kiedyś taka teoria, wygłoszona nawet już nie pamiętam przez kogo. Ale jest dosyć popularna, więc można ją uznać, że taka wiedza, powiedzmy, prawie że powszechna. Że jeżeli nawet w czymś jestem do bani,
to jeżeli poświęcę temu odpowiednią dużą ilość czasu, na przykład właśnie 1000 godzin, to nagle się okaże, że będę w tym przyzwoity, że będę tam mistrzostwo, nie? Że poświęcę odpowiednio dużo czasu. Jest to bzdura. Bardzo często osoby, które zdają sobie z tego, że to jest bzdura, to mówią, no możesz mieć talent, ale i tak musisz do tego przyłożyć tam te 1000 godzin, żeby to wyszlifować. To już powiedzmy jest bardziej połowiczną prawdą, nie? Myślę, że nikt nie siedział nad tymi muzykami z zegarkiem i im tam liczył. Jestem też również przekonany, że było, że zwłaszcza u artystów było tak, że utwory czy dzieła, które tworzyli za młodu, czyli zanim osiągnęli ten mityczny pułap 1000 godzin, były lepsze od tego niż to, co później stworzyli. Czy że z filmu Hayao Miyazakiego Zrywa się wiatr. Artysta żyje tylko 10 lat, potem staje się wtórny i musi umrzeć. No, chyba w 10 latach mieści się 1000 godzin, nawet dużo więcej godzin. To nie będziemy teraz. Jeszcze pytanie, czy liczymy ziemskie lata czy inne? Bo jeżeli byśmy liczyli na Plutonie, który ma najszybszy obrót wokół tej Słońca? Merkury na pewno wokół własnej osi, ale ten rok to jest rok opiekowy. Cholera, to jest ciekawe zagadnienie. Byśmy musieli ten policzyć. Wiem, że kiedyś był kalendarz liturgiczny dla Marsa, jakby liczyć określone święta. Jeszcze nie mamy kolonii na Marsie, ale kalendarz liturgiczny już mamy. Mamy zapewnione, że przyszła kolonia będzie przynajmniej katolicka. Będą wiedzieli, kiedy obchodzić swoje święta. Jesteśmy pod tym względem dalej niż muzułmanie, którzy jeszcze takiego kalendarza nie mają. No, ale to mamy ten mit 1000 godzin, który powoduje, że nawet osoba, która się do czegoś po prostu nie nadaje, bo tego nie czuje, jest puszczona w kanał tego, żeby dali temu czas i w tym zostali, nie? Dlatego ja mam trochę taki jakby uraz do tego prawa, którego nie czuję, no ale już zainwestowałem te 3 lata. Znaczy teraz właściwie inwestuję ten kolejny trzeci rok, no to jak już tu jestem, to chciałbym przynajmniej to do końca pociągnąć, ale też bardziej dlatego, że chciałbym napisać pracę magisterską z tego prawa o tytule, który już wiem i na temat, który też w miarę wiem i który bardzo chciałbym napisać, ewentualnie jeżeli ten by nie przyjęli, żeby pójść o stronę takiej bardzo formalnej, żeby pokazać tym prawnikom, jak niewiele wiedzą. Czyli tak trochę zgryźliwie do tego podejść, nie? Ale chciałem kontynuować wątek, że no potem są w tych 1000 godzin i potem jest zdziwienie, że te 1000 godzin im nie popłaciły, bo nikt nie pyta ile, bo to też jest ciekawe, że z jednej strony to głosimy, a potem jak jesteśmy w szkole, oj, trochę trzasnąłem tym nogą, już powinno być dobrze. A potem ktoś mówi, że na przykład przychodzi uczeń do szkoły i mówi, ale matematyki nie umie czegoś i mówi, no ale ja się tego wczoraj uczyłem. To nauczy się trzaśnie ręką i powie, nie miałeś się uczyć, miałeś się nauczyć. Nieważne ile to czasu będzie zawierać. No. I pchamy ludzi w takie myślenie, że nawet jeżeli się do czegoś nie nadaje, to zamiast odpuścić, skupić się na czymś, co bardzo lubię i umiem, to ich wpychamy na to, żeby cokolwiek umieli i byli nawet beznadziejni w tej dziedzinie, do której się nie nadają, nie? I problem jest tutaj z tym oczywiście wypośrodkowaniem, no bo matematyka w jakimś takim stopniu jest potrzebna w życiu, jest też potrzebne myślenie abstrakcyjne. Ja się śmieję z tych humanistów, którzy ewidentnie nie są geomatami. Geomata to był matematyk taki trochę w rozumieniu platońskim, czyli osoba, która zajmowała się geometrią. Dlaczego to było istotne dla Platona, to jest temat na zupełnie inny odcinek. Ale chodziło tutaj o to, że takie myślenie nie tylko w świecie tych pojęć, nie? A tu najczęściej jest tak humanista jako osoba, która nie lubi matematyki. I tak samo matematyk to osoba, która nie lubi humanistyki, dlatego poszedł na bardziej przedmioty ścisłe. To jest nie w porządku zrobiona ta droga, nie jest do końca dobrze zarysowana i z tego powodu jest problem z tą pracą, dlatego może osoby poszły na taki kierunek, który im nie odpowiadał, ale mówiły sobie, że jeżeli poświęcą temu 1000 godzin, to one nagle magicznie zaczną to rozumieć. No nie, czasami jest po prostu tak, że musimy znać swoje ograniczenia. I nawet w dziedzinie filozofii, to będzie ciekawe, może dla Was pouczające, ale ja z filozofii nie zajmowałem się wszystkim. A też nas chcieli wkręcić, żebyśmy się jak najwięcej tego uczyli. Przychodziłem czasem na te inne przedmioty, które mnie tam podinteresowały, nawet jeżeli nie były w zakresie moich przedmiotów, chociaż Pan to skutecznie utrudniał. Ale jeżeli miałem przedmiot, który mnie nie interesował, na przykład taka estetyka, która mi nie leży, nie lubię zbytnio estetyki,
A przynajmniej taka, jak była jeszcze tam wydana na tamtych zajęciach, bo teraz no, widzieliście tą książkę, czy tam ten złoty podział tutaj właśnie tej, do tych horrorów. No, poszukuję się fajny materiał, jak to na tym myślę, bo mam fajne tropy. Ale jak czytałem tamtą książkę, jak byłem na tą estetykę i stwierdziłem, że nie jest mi w sumie do czegoś tam potrzebna, to ją trochę tak po macoszemu traktowałem. Podobnie etykę, gdzie etyka to też jest przecież bardzo ważny ten zakres tematyczny, etyka jest bardzo ważna i nie powinno się jej zlewać. I w sumie, no, niby ją tak lekceważyłem, zlewałem, ale i tak ją bardzo dobrze umiałem. Dlaczego? No właśnie dlatego, że nie kładłem na nią takiego nacisku. I czasem tak jest, że nie kładzie się na coś nacisku i coś tam tak samo w siebie od tak chodzi, po prostu. Zaczynamy tym po prostu żyć, funkcjonować, bo funkcjonują w danym języku. Czy w danych takich danym tym rozumieniu. I akurat etyka tak mi weszła, nie? Akurat tak się dosyć mocno nauczyłem etyki, no i tak oczywiście, że od strony formalnej, na przykład takiego Kanta bardzo dobrze umiałem, bo poznałem jego tą nie metafizykę, tylko epistemologię, nie? Dzięki temu, no oczywiście tam były przygody, jak ci nie wiem, czytałem, że trzeba było przeczytać tego judyckiego. Ale jak już potem wyczaiłem, że bardzo dobrze kumam po angielsku, to czytałem z angielskich źródeł i też się okazało, że bardzo dobrze. Że czasem jest tak, że łatwiej omawiają niektóre elementy, które po polsku szukasz i nie rozumiesz. I masz problem ze zrozumieniem. A jak czytasz oryginał po angielsku, to mi przynajmniej było łatwiej. Co też może być powodem, że czujemy się ograniczeni do źródeł, że coś musi być po polsku. Że musi być taka, a nie inna klasyfikacja. Musimy się dokładnie tego nauczyć słowo kropka w kropkę, jak jest napisane. A po prostu skupić się na samym zrozumieniu tematu, używaniu synonimów, nie? Jestem ciekaw, jak poszło to moje kolokwium z prawa pracy, bo tam zagapiłem się i zamiast, że coś ma osobowość prawną, pisane, że jest bytem prawnym. To jest troszkę co innego, chyba. Chociaż akurat w tamtym kontekście uważam, że mogłoby zostać dopuszczone, bo był byt prawny, byt prawny, byt fizyczny i byt quasi-prawny. Chodziło o tego, o pracodawcę w spółce tej cywilnej. Bo generalnie spółka cywilna nie może być pracodawcą. Ale jeżeli macie podpisaną wtedy umowę o pracę, to jest taki fikoł, że ten pracodawca tam jest, ale to nie jest ani ta spółka cywilna, ani żaden ze wspólników ze spółki cywilnej, bo nie jest każdy we własnej osobie pracodawcą, tylko pracodawca jest taki właśnie quasi realny gdzieś tam pomiędzy tej spółki i on jest reprezentowany przez tych poszczególnych wspólników, że jest jak taki Zordon albo Jezus, tam gdzie dwóch lub trzech zebranych w imię moje, czyli tam gdzie ten wspólnik i ten pracownik, to tam ja jestem powiedzmy. Przepraszam, mam nadzieję, że kogoś to też rozbawiło. W każdym razie no, mamy tego pracownika, znaczy tak, zeszliśmy na te tematy, a mówiliśmy o pracy, mówiliśmy o 1000 godzin, czyli mamy tego impostora, że może po prostu. Taka osoba, która aż tyle poświęca czasu, mogłaby się pomyśleć, powinna się zastanowić, po pierwsze, czy faktycznie jest tam, gdzie powinna być, i to tak bardzo krytycznie do tego podejść, a po drugie, czy nawet jeżeli nie jest tam, gdzie powinna być, to znaczy inaczej, jeżeli nie jest tam, gdzie powinna być, ja tak trochę czuję na tym prawie, to podjąć dwie ścieżki, czyli jedna, odpuścić to sobie. Wiele osób na filozofii tak robiło, że nie było im to do niczego potrzebne i po prostu wzięli, zawinęli się i tyle. Druga, po prostu dołożyć do tego mniejszy, no, wysiłek. Tak jak ja na tych przedmiotach, które mnie interesowały z filozofii. Ja wiedziałem, co mnie interesuje z filozofii, wiedziałem, co mnie najbardziej pociąga, no i tyle. I dążyłem ku temu. I na tym skupiałem uwagę. Tyle mogę powiedzieć. I może dlatego miałem tyle czasu, bo nie rozpraszałem swojej uwagi na to, co ktoś ode mnie wymaga. Ja się skupiałem na tym, co ja sam od siebie chcę i wymagam. I akurat przy filozofii też szukałem dużo filozofii od kogoś innego, z innych źródeł. A, no i jeszcze wątek tego, że ja bardzo lubię polegać na pracy innej i lubię pracować z innymi ludźmi. Lubię też wykorzystywać ich, no to trochę brzydko powiedziane, ale lubię tak, no już powiedziałem to dokończę, no, wykorzystywać tą ich pracę pod względem na przykład notatek. Że dużo notatek, które mam, to nie są notatki własnoręcznie przeze mnie zrobione, ale na które się dogadałem z innymi osobami, za które zaoferowałem mi coś w zamian. I zawsze tak robię. Jeżeli coś od kogoś pozyskuję, zawsze coś temu komuś daję w zamian, żeby się nie czuł stratny, żeby wiedział, że to nie jest tak, że chcę na nim pasożytować.
Nie lubię pasożytnictwa, nie? Dlatego to słowo z tym wykorzystuję, jest dosyć słabe i to tak jakby nie nacechowuje negatywnie. I może tak powinno być w tym wypadku, ja nie wiem. Chociaż ja uważam, że tutaj współpracowanie z innymi osobami, dzielenie się wynikami tej pracy, a potem tam wspólne spędzanie czasu jest jak najbardziej w porządku. Generalnie bo to daje mi też namiastkę na filozofii. W filozofii wszystkie notatki były wspólne, właściwie. Wszyscy je tam razem robiliśmy, wszyscy je tam razem wiedzieliśmy, co jest mniej więcej w tych notatkach. I na przykład było tak, że ja się niezbyt dobrze znałem na takiej etyce i filozofii zwierząt, ale estetyce to już w ogóle, nie? Ale jak były jakieś dowody formalne, wytłumaczenia tego dowodu, czy coś istnieje, czy nie istnieje, no to zawsze ja na to rozpisywałem od tak. Były bardzo krótko rozpisane, wszyscy to rozumieli tak, jak im to rozpisałem. A jak ktoś nie rozumiał, im pokrótce to tłumaczyłem. I wszyscy bardzo. I taka współpraca nam wychodziła, bo dzięki temu ja też rozumiałem te zagadnienia z tych innych i nie byliśmy zamknięci w swoim piekiełku specjalizacji, nie? Nie było też takiego, że Jezu, muszę tego nauczyć się od podstaw, bo to będzie potrzebne na egzaminie, a potem i tak mi wyleci z głowy. No nie, bo to ktoś inny ci wytłumaczył wtedy i wychodziło z tej opowieści tej innej osoby, że to wcale nie jest takie od czapy niepotrzebne. Lekki off-top związany z tymi pracami, ale tak, więc też musicie się nauczyć współpracować z innymi osobami, żeby mieć ten czas. Może jest tak, że nie macie tego czasu, bo nie jesteście aż tak kontaktowi. Oczywiście, jeżeli jesteś introwertykiem, to spokojnie, ja ciebie tutaj nie krytykuję twojej postawy. Oczywiście może być tak, że no, jesteś bardziej introwertyczny. I dlatego nie masz aż tylu znajomych, nie? Ale to wtedy możesz sobie zadać pytanie, czy nawet wobec tej małej grupki znajomych, których masz, to są faktycznie takie osoby, na których możesz polegać. Bo mi trochę zajęła selekcja towarzystwa, którym mogę z czystym sumieniem powiedzieć, na pewno mi pomogą, jeżeli wpadnę w tarapaty. Jeżeli chodzi o uniwerek, nie? Jestem bardzo zadowolony z tego, że odrobiłem te lekcje i znalazłem takie fantastyczne osoby. I to nie jest podyktowane tutaj tym, żeby ten dostawać notatki. Bardzo często, to swoją drogą, czasem było tak, że dostawałem notatki, ja ich nawet nie czytałem, a potem i tak zdawałem egzamin. Ale to było bardziej tak na chyba drugi semestr pierwszego roku. Jakieś tam prawo wyborcze czy coś tam innego. A czasem było tak, że i tak Google był lepszy. A najlepsze jest to, jak były osoby, które tyle czasu poświęciły na notatki, a potem i tak nie zdawały, bo się okazało, że pytania były kompletnie z czapy. I szukały tego w notatkach, zamiast po prostu wyszukać gdziekolwiek indziej. Skorzystać z jakiejś innej drogi rozwiązania problemu. No, ale to po raz kolejny off top. I co chciałem jeszcze powiedzieć o pracy, że mamy pułapkę wydajności, czyli tego, że muszę być zawsze maksymalnie wydajny, że to muszę być ja. I myśląc o tym, że w sumie mogę z kimś współpracować, wtedy być trochę mniej wydajną, trochę mniej i to akcenty się rozłożą. Na przykład na filozofii bardzo lubił ze mną Doleś pracować, bo w sumie to było tak, że on dużo miał do powiedzenia w pracy, ale ja też coś od siebie tam dużo wrzuciłem, byłem w stanie ich tam ogarnąć. No, tak samo Loczek też lubił ze mną współpracować, bo w sumie z jego perspektywy to było tak, że ja bardzo dużo robiłem sam z siebie, on mógł się pod to tylko podpiąć i był zadowolony. Jak i wiele, wiele innych osób, no. Aż tak do pracy w grupie nie jestem, ale lubię współpracować z ludźmi. Każdy w swoim własnym zakresie i się wymieniać tymi osiągnięciami. Zresztą kiedyś było tak, że przeczytaliśmy książki, wydzielając sobie tylko fragmenty książki, i potem każdy opowiedział sobie fragment książki, którą przeczytał, i daliśmy radę na tych opowieściach zdać egzamin, nie? Mówiąc, taki jeden z większych wyczynów, jaki kiedyś zrobiliśmy pod względem organizacji. Ale to może kiedyś jeszcze porozmawiam na temat, jak się odpowiednio organizować. Więc wydajność może też z tego wynikać, no i też może też wynikać z tego, że trochę, nie wiem. Może aż tak wybitnie nie organizuję czasu i dlatego te wydaje mi się, że. Znaczy, z czasem jest tak, że to ktoś z zewnątrz chyba musi określić tego, czy ktoś wydajnie, czy niewydajnie wykorzystuje czas, a i tak myślę, że byłoby to ciężkie. Bo co to znaczy wydajnie, że produktywnie wykorzystuje czas, ale co to znaczy. Czemu musi to być zawsze produktywne? Dlaczego na przykład nie może być refleksyjne wykorzystanie czasu, nie? Czy w tym wypadku refleksja to jest też produktywność? Ale to dlaczego? To u filozofa będzie produktywna, u kogo? U niefilozofa nie będzie? Dlaczego jesteśmy cały czas nastawieni na to, że musi być dokonywana jakaś akcja? To też historia mojego kolegi, który zmagał się z depresją. I psycholog mówił, że jeżeli leży na łóżku i przeleżał tak cały dzień, to żeby kładąc się spać nie myślał o tym, że przeleżał ten cały dzień i zmarnował dzień, jest beznadziejny, tylko myślał o tym, że jego dyspozycyjnością na ten dzień było to, żeby odpocząć. W związku z tym osiągnął sukces, no bo odpoczął. I on się na niego strasznie zdenerwował, zmienił psychologa,
lepszego, który uważał, że był bardziej konkretny i pomagał, i chwała mu za to. Widocznie jest, i to jest tylko jako ta sugestia, że rady nie każdej osoby mogą być dobre dla nas, dlatego warto słuchać różnych rad i różnych osób i i posprawdzać różne metody, nawet jeżeli już mamy metodę, która wydaje nam się być optymalna. Warto eksperymentować. Zresztą ja mam takie tendencje często, że lubię sobie nie lubię aż tak stagnacji. Nawet jak buduję miasto w Zeusie, to zawsze sobie coś tam pozmieniam. Nawet jeżeli jest nam najbardziej wydajne wzorce, żeby zobaczyć, co tam wyjdzie, nie? Ale trzeba jakieś wzorce znać oczywiście. No i w wypadku tej nieznajomej, tylko psychologa, on go zmienił, bo uważał, że nie było wydajne, ale już mi ta metoda nawet odpowiada. Uważam, że jest w porządku, bo mamy tendencję właśnie tego, że myślimy źle o sobie, bo tego dnia odpoczęliśmy. I w związku z tym mamy poczucie winy i czujemy się z tym źle. No, niekoniecznie, no. Ja podchodzę również do tego na takim założeniu, że skoro to życie, które posiadam, należy de facto do mnie, nie należy do rządu, nie należy do mojej matki, nie należy do mojej siostry, bo to zawsze ja podejmuję ostateczną decyzję, czy ja coś robię, czy nie. Chyba, żebym został trącony do więzienia, ale więzienie to by było trochę konsekwencja decyzji, które podejmuję. Więc chociażby to trochę ode mnie zależało, czy wyląduję w więzieniu, czy nie. Chyba, żebym został wrobiony. Taka też jest opcja. No to skoro to życie istnieje dla mnie, ja je posiadam, to w sumie wszystko to, jak ja wykorzystam ten czas, jest odpowiednie. No bo skoro ja tym dysponuję, a nie nikt inny, no to nikt inny nie byłby w stanie zdysponować tym czasem. Czy się mylę w tym wypadku? No nie wiem. Jakoś tak podchodzę to bardzo prosto i prostacko można by było powiedzieć. Może trochę tak niefilozoficznie. Ale skoro tylko ja mogę dysponować swoim czasem i to życie należy do mnie, no to dlaczego mam się czuć źle z decyzjami, które sam podjąłem? Bo ktoś inny mi mówi, że było nieproduktywne. O ile oczywiście było moralne, nie? Bo jeżeli coś było moralne, ale to wtedy nie czuję, że nie było produktywne, czy że źle wykorzystałem czas, tylko czuję kasa moralnego, że to coś było niemoralne. Akurat moralność to jest inna sprawa. Ale dlaczego mam się czuć źle tym, że ja zarządzam tym, co do mnie należy, no bo czas de facto należy do mnie, nie tak, jak ktoś sobie pomyślał. Oczywiście ktoś może się zaśmiać, że jest twój czas, jeżeli jesteś u pracodawcy, należy w sumie do pracodawcy, bo to pracodawca, no, zarządza czasem pracownika, podpisałeś umowę o pracę. Tak, ale podpisałem umowę o pracę, czyli się jakby zobligowałem do tego, znowu podjąłem to była moja decyzja, że ten czas w tych rejonach będzie należał do mojego pracodawcy. Więc tyle, jeżeli miałbym powiedzieć. Więc jeżeli czujesz, że ten czas, który ktoś inny wykorzystuje dużo bardziej produktywnie od ciebie, no to może się zastanów, może ty po prostu swój czas mało produktywnie wykorzystujesz. I to nie chodzi o to, że chce ci dopiec, że chce ci powiedzieć, ha, 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 jestem lepszy od ciebie, bo ja jestem bardziej produktywny. Nie, nie, chcę cię zachęcić tylko do refleksji na temat tego, czy dobrze akcentujesz akcenty w swoim życiu, bo może dlatego masz to wrażenie, że jesteś mało produktywny. Albo sobie powkładałeś do głowy jakieś wartości, które będą dla ciebie krzywdzące. I w tym wypadku trzeba by było się zastanowić, bo może te wartości, które masz w głowie, nie są krzywdzące i faktycznie jakoś masz mało tego czasu. Ale to może też jest w takim wypadku złudzenie, że ktoś tak bardzo dobrze wykorzystuje swój czas, bo może po prostu, jak ja, umiejętnie o tym opowiada. Umiejętnie ucina te historie, które są dla niego niewygodne i tyle. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? No, jak już powiedziałem o tym, że możesz tego nie zauważać, pamiętajcie o czymś takim jak paradoks Nuba. Paradoks Nuba, Nub to jest postać, znaczy postać. To jest określenie na gracza, który dopiero zaczyna grać daną grę i jest wyjątkowo słaby. Było jeszcze takie drugie określenie Nubi, ale Nub się bardziej przyjęło. Paradoks Nuba polega na tym, że. Może inaczej. Często gracze patrząc na Nuba grają i się wściekają. Dlaczego ty jesteś takim Nubem? Dlaczego ty przesądzenie grasz tą grę? I odpowiedź na to jest prosta. Ponieważ jest Nubem. Bo jeżeli nie byłby Nubem, to by widział swoje błędy, byłby w stanie je poprawić, de facto nie byłby Nubem. Z racji tego, jeżeli ktoś jest Nubem i popełnia te błędy,
to pozostanie tym nubem ze względu na to, że nikt mu nie powiedział, że to są błędy. Może ich nie zauważyć, albo po prostu jeszcze ich na tyle nie przećwiczył, nie zauważył korelacji, że one są błędami. Dlatego na przykład we wszystkich poradnikach do Ligi Legend jest nie graj dużo godzin, ale graj jakościowo. Czyli graj mecze tak, żebyś tak patrzył krytycznie na wszystkie decyzje, które podejmujesz w trakcie gry i patrzył na to, do jakich konsekwencji doprowadziły. I w ten sposób osoby, które tak grają, no tam oczywiście oni zalecają swoje kursy, ale jak trochę też pograją z takim czymś z tyłu głowy, faktycznie jest tak, trochę lepiej się gra, trochę ta jakość gry się poprawia, bo się dostrzega na przykład schematy tego, kiedy się schodzi, to gdzie może się ukryć, mimo tego, że gra jest no, schematyczna, znaczy inaczej, gra jest dość nieschematyczna. Ze względu na to, że jest dużo sytuacji, które mogą się stać losowe, nie? No bo tu 10 graczy gra łącznie z tobą, nie? No, więc pamiętajcie o tym czasie, czy po prostu nie macie tego paradoksu nuba, czy po prostu wy tego nie widzicie. A żeby widzieć, no nie wiem, to byście chyba musieli spojrzeć z perspektywy kogoś, kto lepiej zarządza czas. Ale to jest znowu trudne, bo co to znaczy, że lepiej zarządza czas? Że jest inną osobą, znaczy inaczej, ciężko powiedzieć, kto by lepiej zarządzał tym czasem od was samych, ze względu na to, że nikt nie ma waszego czasu, każdy ma swój własny czas. Albo inaczej, ten czas, który przypada jemu, nie jest adekwatny do tego czasu, który przypada tobie, mimo tego, że te oba czasy są ze sobą równe pod względem, są ze sobą równe. Ja mam 24 godziny, ty drugiwisu masz 24 godziny, ale to nie są równe wobec siebie 24 godziny, bo te 24 godziny to są moje 24 godziny, które mogę wykorzystać ze względu na swoją ze swoją dyspozycję fizyczną, a ty masz inne 24 godziny. Może mój organizm jest przyzwyczajony do tego, że raczej będę funkcjonował w nocy, ale twój, jak ten, jak Nikolaj Hartmann, ale twój organizm może być jak Heideggera i być rannym ptaszkiem. No i czy to jest dobre, czy to jest złe? No nie, to jest taka specyfika. Więc może prośba, bądźmy dla siebie bardziej wyrozumiali, nie patrzmy tak na tą wydajność, nie patrzmy tak na ten pras. Nie wszystko musi być maksymalnie efektywne, nie wszystko musi być zmaksymalizowane, nie wszystko musi być perfekcyjne. Czasami coś musi po prostu pozostać tak, jak jest, trochę do przepchnięcia. Tak jak Julek. Julek nie myśli o tym, żeby być lepszym tym bobrem. Julek jest po prostu cudowny i pozostaje cudowny i nie myśli na tym, i ma ten głęboki poważanie, czy mógłby być lepszy, czy nie. Nie musi nad tym aż tak się rozmyślać. I tym optymistycznym akcentem chcę zakończyć ten materiał. Dziękuję, że ze mną byliście. Tak, to były nagrywane materiały na zapas ze względu na majówkę, na to, że przyjeżdżają do mnie znajomi, będziemy tam na mieście oglądali jakieś pokazy tańca, cudy niewidy. Tutaj mam pokazuję bluzę wspaniałą, którą mam od jak byłem u mojego wuja w Australii. Serdecznie pozdrawiam cię wuju, jeżeli to oglądasz. Sea Life Aquarium, wspaniałe miejsce, jeżeli by ktokolwiek miał okazję być w Sydney i nie był w tym akwarium, to znaczy, że nie był w Sydney. Więc polecam, pozdrawiam was cieplutko, jestem w tej bluzy oczywiście, bo no, miałem luźny dzień, więc czemu by nie być w bluzie. Ale już się trochę wychładza. Mam nadzieję, że majówka będzie w porządku. Więc trzymajcie się ciepło. Papa. Żegnam się z wami i wszystkiego dobrego.